Panowie, wyjątkowy start w rajdzie Barburka. Co prawda tylko jeden odcinek specjalny samego rajdu, ale ten najważniejszy moment, też przejechaliście kryterium Karowa. Co się w ogóle wydarzyło, że nie pojawiliście się dzisiaj na odcinkach? Co się przydarzyło? Niestety awaria. Na pierwszym obejściu pompa wspomagania. Całą noc walczyliśmy. No nie udało się. Auto ma 45 lat, część co prawda przyszła, ale już nie pasował wąż, czekaliśmy na wąż. Cóż, dobre jest to, że zdążyliśmy na to, co najważniejsze, czyli na Karowo, bo pani Karowa jest marzeniem, no nie? I po to w sumie się ten rajd jedzie, żeby móc wylądować tu i wylądowaliśmy, także czujemy się bardzo dobrze. No właśnie, to jest twoja już kolejna z wielu pani Karowych. Śnieg wrócił w tym roku, tak więc jakie to było wyzwanie dla ciebie? No, dla mnie wyzwanie to było takie, że trzeba było to dobrze podyktować i zwracać uwagę na to, żeby kierowca gdzieś nie przesadził, nie odwiedził któregoś z tych wspaniałych krawężników, które tutaj na każdym kroku tak zapraszają, chodź do mnie, chodź do mnie. A potem wracają z góry samochody na trzech kołach, czasami na dwóch. Tak więc rola pilota tutaj jest też... To nie jest tak, że można sobie usiąść, krótki odcinek, znany na pamięć, po tyle lat się go już jeździ w tej samej konfiguracji i nic się nie robi. Nie, nie, to nie jest tak. Im trudniejsze warunki, tym pilot musi baczniej uważać, co też myślę mi się udało, bo samochód jest cały, nie ma żadnego drośnięcia, a my jesteśmy na mecie tego odcinka. Kończymy sezon 2022. Nie udało wam się przyjechać wszystkich rajdów w HRSMP w tym roku, ale kończycie z tytułami nie tylko wśród załóg, ale także wśród zespołów. Jak oceniacie swoją postawę? No cieszymy się oczywiście, że się znowuż udało, dwie szarfy. Tu szczególnie dziękuję za wicemistrzostwo Polski paru kolegom, którzy pojechali w naszych barwach. Tu po prawej stronie zwycięstwo. No i dziękuję również Robertowi Lutemu, wielokrotnemu mistrzowi Polski, który również w naszych barwach w tym roku startował. Jakby nie było, jesteśmy wicemistrzami Polski. No i indywidualnie oczywiście też jest drugi wicemistrz. Może Jurek parę słów na ten temat. No cóż mogę powiedzieć, no bardzo z takimi mieszanymi uczuciami ten sezon właśnie będę wspominał, bo jest taki niedosyt. No, mogliśmy pojechać kilka rajdów więcej, gdyby się udało, gdyby nie splot takich okoliczności, które uniemożliwiły nam starty. No ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć po prostu do przodu. No, niedługo będzie następny sezon i miejmy nadzieję, że będzie on jeszcze lepszy od tego. Może ja jeszcze powiem słowo, bo w tym sezonie mieliśmy również dachowanie, poważną kraksę na rajdzie polskim. Też wielkie przeżycie i też piękna historia, bo pomimo dachowania postawiliśmy samochód, że tak powiem, na opony i dojechaliśmy do końca rajdu. I to może jest coś, co zapamiętamy bardzo długo. Zapamiętamy na bardzo długo, myślę, przyszły rok, ponieważ dla Motowizji jest to rok historyczny. Oczywiście mamy nadzieję, że dalej będziecie razem startować, ale przede wszystkim transmisje z WRC, transmisje z RC, transmisje z World RX, ze wszystkich odcinków specjalnych, ze wszystkich wyścigów w rallycrossowych mistrzostwach świata. Jak potężne to jest wyzwanie organizacyjne? To jest coś, czego nigdy nie było, jak już wielokrotnie mówiłem. Nigdy nie pokazano całego rajdu w telewizji od początku do końca. My żeśmy zrobili to w zeszłym roku już na Mistrzostwach Europy. Teraz od Monte Carlo przez cały rok 600 godzin na żywo, również backstage, wszystkie historie, ogromne archiwum WRC, tysiące godzin materiałów, z których skomponujemy coś,
co mam nadzieję spowoduje, że rajdy znowu wrócą na pierwsze miejsce w sportach motorowych, bo na pewno na to zasługują. Jest to najbardziej widowiskowy, najpiękniejszy dla kibiców sport, jaki można sobie wyobrazić. Sam w tym roku, żeby poczuć to, objeździłem trochę rajdów, przeżyłem Akropol, gdzie 60 tysięcy ludzi stało na stadionie i kibicowało. Coś nie do opisania, porównywalne z naszym może żuzlem na Stadionie Narodowym. Widziałem w Portugalii tysiące ludzi szczęśliwych, pełne miasto i mam nadzieję, że kalendarz, który również jest wyjątkowy, bo specjalnie po to, żeby obudzić rajdy na świecie, powrócono do najlepszych czasów w historii, wrócono na wszystkie praktycznie kontynenty. Rajd wrócił również w Niemczech, w Europie. Jedno co wiem, rajd wróci również do Polski i to obiecuję wszystkim naszym kibicom.